Życie ludzkie jest bardzo kruche. Wiemy to za każdym razem, gdy włączymy telewizor, żeby obejrzeć wiadomości. Wiemy, co się dzieje na wschodzie. Nawet jeżeli jesteś młodym człowiekiem, to i tak nie możesz być pewnym, że wszystko będzie jutro, pojutrze, pozajutrze dobrze. Dlatego, że życie ludzkie jest kruche. Niezależnie od tego, ile masz lat, potrzebujesz pojednać się z Bogiem. Bóg to nie jest jakiś stary nudziarz na tronie, w jakimś odległym miejscu, który tylko macha palcem, żeby komuś wytknąć błędy. Bóg to jest dobry ojciec, ale żeby być jego dzieckiem, musisz spełnić jeden warunek. Musisz przyjąć zastępczą ofiarę Jezusa. To, co zrobił Jezus na krzyżu, musi się stać rzeczywistością twojego życia. Dlatego, że karą za grzech jest śmierć. Każdy z nas, każdy człowiek popełnia błędy. Każdego dnia popełniamy błędy. Błąd to jest to samo słowo w języku greckim, co grzech. Błąd to grzech, grzech to błąd. Bóg jest święty. Jeżeli chcesz mieć społeczność z Bogiem, musisz być na Jego poziomie. A święty możesz być tylko przez krew Jezusa. Dlatego, że choćbyś zrobił 10 bardzo dobrych rzeczy, to 11, albo 20, albo 35 rzecz, którą zrobisz, będzie błędem. Nawet nie musisz robić, wystarczy, że pomyślisz coś niewłaściwego. I to też jest nieczystość. Dlatego potrzebujesz obmyć się w krwi Chrystusa. Dlatego, że Bóg tak umiłował świat, że posłał swojego Syna, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Możesz mieć życie. Możesz mieć życie. Karą za grzech jest śmierć, a ty możesz mieć życie. Możesz skorzystać z tego, co Jezus zrobił na krzyżu Golgoty. Ja to zrobiłam wiele lat temu i nigdy tego nie żałowałam. Nigdy. I Bóg mnie nigdy nie zawiódł. Zawsze wiedziałam, że jest moc. Mój tato parał się okultyzmem. Sama się tym interesowałam. Brnęłam w to. I to mnie niszczyło. Dlatego, że to była moc z tej ciemnej strony. Ale mnie fascynowało to, co ponadnaturalne, bo ja czułam, że ta rzeczywistość fizyczna to tylko fragment wszystkiego. Pragnęłam sensu, pragnęłam celu. Nie rozumiałam, po co w ogóle to wszystko wokoło. Jaki jest cel i sens egzystencji. Nie satysfakcjonowały mnie tam jakieś takie doraźne, krótkoterminowe cele. I to powodowało cierpienie, taki ból istnienia. I gdy narodziłam się na nowo, a stało się tak dlatego, że powiedziano mi o Bogu mocy, że to nie jest jakiś właśnie staruch na tronie, tylko że to jest Bóg mocy. Mocy, która jest światłością. I ja rzeczywiście to sprawdziłam i okazało się, że ta moc, którą ma Bóg, jest potężniejsza. Jest pełna światła, miłości, piękna. Jest potężniejsza niż to, co oferuje ten śmieć, diabeł. I przyszło do mnie takie uspokojenie, takie odpocznienie, jakiego nie zaznałam w swoim życiu nigdy, nigdy wcześniej. I wiedziałam w tym momencie, że to, czego szukałam całe życie i czego nie mogłam znaleźć, właśnie w tym momencie znalazłam. Wiedziałam, że już nie muszę dalej szukać, bo mam. Mam to, czego pragnęłam. I tak jest do dziś. To, o czym wam opowiadam, wydarzyło się 26 lat temu. 26 lat temu poznałam Jezusa. Nigdy mnie nie zawiódł. Było różnie, było nie zawsze lekko, ale On zawsze był przy mnie. Mieszka we mnie. Jestem z Nim połączona. I to jest najlepsza rzecz, jaką możesz zrobić.
pojednać się z Bogiem przez krew Jezusa. Mi nie przydarzyło się nic wspanialszego niż to. Wszystko inne to są po prostu małe rzeczy. Naprawdę wielkie jest zbawienie w krwi Jezusa. Nie ma większego szczęścia. Nie ma. Nawet jeśli wydaje ci się, że masz udane życie, nawet jeżeli wiedzie ci się tak bardziej czy mniej, to i tak nic nie może się równać ze szczęściem, które jest w Jezusie. I to jest też ogromne poczucie bezpieczeństwa, że wiesz, że gdy umrzesz, pójdziesz do Boga, że będziesz żyć wiecznie. Przez Jego krew, przez to, co zrobił na krzyżu, przez to odkupienie, przez tą doskonałą ofiarę, którą złożył z siebie na krzyżu. Więc jeżeli pragniesz żyć wiecznie, to po prostu ukłóż się przed Bogiem. To poproś Go o wybaczenie, że żyłeś bez Niego. Wyznaj Mu, że wierzysz w to, że umarł i zmartwychwstał, że pokonał śmierć. I uczyń Go swoim Panem i Zbawicielem. Powiedz: Jezus, czynię Ciebie moim Panem i Zbawicielem. Jeżeli zrobisz to szczerze, z wiarą, będziesz zbawiony i nie ujrzysz śmierci. Nie ujrzysz śmierci. Przejdziesz ze śmierci do życia. Jezus wraca na tę ziemię i potrzebujesz się na ten moment przygotować, dlatego że On przyszedł tu pierwszym razem jako Boży Baranek, jako ten, który złożył swoje życie w ofierze. Z pokorą przyjął cały ból, który przyszedł na Niego ze względu na Twój grzech. Ale gdy będzie tutaj wracał, to wróci jako potężny Bóg, Król Królów, Pan Panów, Sędzia. Więc potrzebujesz się z Nim pojednać teraz, póki jest czas. Bo gdy wróci, będzie już za późno. Więc uczyń Go swoim Panem a Zbawicielem, a nie pożałujesz. To jest najlepsza inwestycja w wieczność, jaką możesz zrobić. Jeżeli oddasz swoje życie Jezusowi, nie pożałujesz tego. Naprawdę. Ja daję certyfikat jakości. Daję certyfikat jakości. Po prostu życie z Bogiem. Nic się nie może równać z życiem z Bogiem. I z tym poczuciem bezpieczeństwa, które w Nim jest. Naprawdę.